Witam serdecznie, Kijkowy Szlak, Słubickie Łąki, 6 kwiecień 2013. Dzisiaj kilka słów na temat cienkiej linii. Tej cienkiej linii, która dzieli nasze decyzje na te przynoszące sukces, sprawiające, że idziemy do przodu, a te, które nas trzymają, te zachowawcze, te nas cofające. Cienka linia, bardzo cienka linia. A ta linia, która jest jakby wyznaczana, właściwie nie jakby, no, wyznaczana jest naszą postawą, wyznaczana jest naszymi nawykami, wyznaczana jest naszą wolą osiągania bądź trwania w sytuacji, w jakiej jesteśmy. To jest naprawdę cieniutka linia. Jak się tak dobrze zastanowimy, cofając się w pamięci, cofając się pamięcią do sytuacji, w których wygrywaliśmy, w których potrafiliśmy realizować zaplanowany cel, w których zwyciężaliśmy, to robiąc taką właśnie retrospekcję, dochodzimy do wniosku, że często to wisiało jakby na włosku, że często to była taka właściwie jedna decyzja dobra, która sprawiała, że wykonywaliśmy ruch do przodu, wykonywaliśmy krok naprzód i zaczynaliśmy działać i wszystko się zmieniało. I to jest właśnie to miejsce tej cieniutkiej linii. To jest to miejsce, w którym ta linia przebiega, czy te linie w ogóle w naszym życiu przebiegają. I myślę, że naszym zadaniem, takim bardzo ważnym na tą wiosnę nadchodzącą i w ogóle na resztę życia, jest nabranie nawyku, takiego mocnego, nowego, dobrego nawyku przekraczania tej cienkiej linii, przekraczania jej w stronę działania, w stronę kreowania, w stronę tworzenia, w stronę postępu tego, który ma zmieniać nasze życie, który ma przynosić nam to, co chcemy w życiu osiągać, realizować. Pokonujmy tą cienką linię, nie stawajmy przed nią, nie bójmy się jej. Ona jest bardzo cienka, ona jest bardzo cienka. I to, co ciekawe, to to, że bardzo często przekroczenie jej, kiedy ją przekraczamy po prostu, przeskakujemy przez nią, pokonujemy ją, wówczas okazuje się, że wszystko jest proste. Że wszystko jest dużo bardziej proste, niż wydawało nam się przed przekroczeniem tej linii. Mało tego, dostajemy wiatr w żagle, jakąś dodatkową motywację, taki ekstra bonus od natury, od wszechświata, od Stwórcy. To, co zaczyna nas napędzać, a rzeczywiście idziemy mocno, mocno, mocno do przodu wówczas. Pokonujmy tą cienką linię. Pamiętajmy, że ona jest. I po prostu ją pokonujmy, bo ona jest naprawdę bardzo cienka. To nie jest wielka, gruba linia problemów i tak dalej. To jest cieniutka linia naszych decyzji. Nic więcej. Myślę, że tyle na dzisiaj. Porozlewane te łąki słubickie. Choć ta woda nie jest taka wielka jeszcze, no ale ta wiosenka już wyraźnie nadchodzi tutaj. Wyraźnie. I jest szansa, że tej wiosny jeszcze będzie trochę wiosny. A już niebawem lato przecież. Znaczy, no niebawem, jeszcze troszkę. Do zobaczenia jutro na Kijkowym Szlaku. Hej!